Hej, 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 witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcineczek Farminga 22. Oczywiście na Zdziechowie, idziemy na sklep sobie spacerkiem, bo mamy sprzęty. Mamy sprzęty do testów i mamy do testowania, tak. Newholanda 7 i John Deere 7. Do tego agregat. Porządny głębosz. No i rozrzutnik. Dobra, mniejsza o większość. Nie wiem, w który najpierw wsiąść. Zobaczmy w ogóle na mapie, jak to wygląda, jeśli chodzi o nasze pola, które potrzebują orki, które nie potrzebują orki. Czyli tak. Do tyłu, do tyłu. Dobra, mamy. Moje pole chyba żadne nie potrzebują. Orki. Wołania tylko. Tak. No tutaj będę musiał, jak łąka 108 i tutaj mam pole, to będę musiał je zorać ze względu na to, że tam są buraki uschnięte, więc będę musiał zaorać i tą łąkę też zaoram. Całość, tutaj to wszystko. A tutaj też trzeba będzie zasiać trawkę w tym miejscu, więc nawet nie będziemy głębiej, a może od razu pojedziemy. Tylko którym ciągnikiem? Którym ciągnikiem? Wiecie co, może do głębosza weźmiemy sobie nie tego, tylko tego ciągniczka. O, wygląda ładnie. Dobra, podtepniemy sobie głębosz. Już kawał maszyny. No, pola to jest coraz większe, więc te maszyny są potrzebne, coraz większe. Także sobie potestujemy. Także pojedziemy sobie, przywalimy głęboszem te buraki i trzeba będzie naładować sobie na rozrzutnik obornika i na tą łąkę rozwalić obornik jeszcze zanim to zoram. To i od razu tutaj też się tak zrobi. No właśnie, tej łąki tu nie będzie, tu będzie pole, jedno duże pole. No i dobra, do tyłu trochę. I sobie 7 radzi bardzo dobrze z takim dużym sprzętem. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o John Deere'a. Towaru trochę mamy, więc prawdopodobnie będzie nas stać spokojnie na to, żeby sobie jeden z tych dwóch ciągników zakupić. Ale który to jeszcze nie wiemy. Dobra, to jest ruch, żebym się nie wpakował do tego rogu. Dobra, do tyłu, do tyłu. Kurde, te pola są takie ciężkie do obrabiania, że to jest masakra. Nie jestem pewien, czy on nie jest za szeroki dla mnie ten
Tutaj taki mały, śmieszny kawałek był, to dokupiłem ten kawałek, żeby już mieć jedną całość. No tak to jest, no. Chłopy opuszczają wioski i będą miasta mieszkać, i ziemia leży odłogiem, nie? Dlaczego by z tego nie skorzystać, nie? Kupione za grosze, więc to trzeba będzie trochę dołożyć, doinwestować, no wiemy. I znowu zapomniałem włączyć tego moda na hamulce. No teraz to już robota będzie szła, nie będę siedział dwa dni kurde nad jednym polem. Że jak to zrobimy, to tutaj na tym polu jeszcze przyjdzie rzepak. Sierpień jest. Chyba jeszcze mogę się dopatrzeć. Ładny jestem, Newfoundlandzik. Pewnie na raz mi tego nie szarpnie. A może i się uda. No nie, niekoniecznie. Także dzisiaj przygotujemy sobie to pole pod zasiew rzepaku, tak żebym zdążył ten rzepak zasiać jeszcze. A w kolejnym odcinku będziemy testować sobie agregaty i tak dalej. I tamten ciągnik. W sumie tamten ciągnik od razu przetestuję. Bo podepniemy się nim pod rozrzutnik. A ze środka też bardzo fajnie, kurde. Podoba mi się. A zresztą lubię Newfoundlandy. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, po tym ranem nie będę tak tu szalał, pojedziemy sobie na to trawę i po tej trawie pojedziemy.
No, sprzęt jest ładny, podoba mi się. Zobaczymy zaraz ten drugi. A bierzemy sobie tą drugą bramą. Dobra, niech stoi. Idziemy do JD. A, wypuszczaj. Szybkie bieganie to mnie czasami denerwuje. Też ma fajny dźwięk. Dobra, podpinamy się pod rozrzutnik. No, rozrzutnik jest mały, więc tutaj ten żonglier nie będzie miał żadnych problemów z nim. Dobra, jedziemy sobie do na gospę, załadujemy sobie tego obornika. Powiem wam tak, wczoraj była aktualizacja. Po tej aktualizacji coś jest nie tak. Nie miałem aż takich spadków. Ja na tamtym komputerze, na tym starym, miałem więcej FPS-ów, jak teraz miałem na tym nowym tutaj. Coś spartolili. Zawsze coś naprawią, w drugim miejscu spierdzielą. Cofaj. Lekko po skosie. Dobra. Zostawiamy ten ciągnik. I teraz na szybkim bieganiu. Hopa. A przyczyną tego, że tak się dzieje, jest to, że ja mam konsolę włączoną, dlatego mi się podjęła. Dobra, jedziemy po łyżkę. Także czas i pora tą łyżkę są zabrać. I ten mój siewnik, który kupiłem po przesadzie, który wreszcie będzie można użyć.
wam, że ten bizon tu ładnie wygląda, on chyba tu zostanie. Buta mogę wyłączyć na podwórku, niepotrzebne. Klapę od silnika zamknę. Kawałek jeszcze, kawałek. Mamy 160 ton, więc tego jest naprawdę dużo. Kurde, ja się tu muszę namachać, no słabo to działa. Parę już jak wejdzie. Wyobraźcie sobie, ile teraz ja będę ładował, żeby tam sprzedać. Dobra, niech on stoi. Idziemy zobaczyć, jak będzie teraz John Deere działał. No bo taką potoczkę zrobimy na miniaturkę, też jest ładna. Jedziemy. Thank you.
Także testy są całkiem niezłe. Dobra, wysuwamy. Trzymam w dzierżawie ten słonecznik cały. Także spokojnie na spłatę ciągnika powinno być mnie stać w tym sezonie. Szeroko on nie daje, ale fajnie widać jak paruje. Ciekawy jestem, czy będzie widać w trawie ten obornik. Jak opróżnimy rozrzutnik, to będzie, to sobie zobaczymy. I właśnie, i czasami tak dziwnie jest, kurde, że te FPS-y mi polecą. Tak na wąsko, naprawdę wąsko rozrzuca. Także panowie z Jansa coś spieprzyli znowu. Na tym starym komputerze to pewnie bym z miejsca nie ruszył. Zobaczcie, co się dzieje. Normalnie masakra. Dwadzieścia procent to i tak nie dojadę. Jest. Nie wygląda tak, jakby tu był ten obornik. Zobaczcie, jakie żółte. O matko. Coś tu jest nie tak z tą mapą, jak Boga kocham. Dobra moi drodzy, ja będę kończył odcinek sobie na wiosnę to. I zgłębuszuję już poza odcinkiem. My się widzimy w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.